szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzisiaj o tym piszą wszystkie portale naukowe. Przypomnijmy, z Gujany Francuskiej wystrzelono w kosmos teleskop Jamesa Webba. No dobra, ale co na to James? Właśnie. Jest pytanie, bo co? James rano wstaje i mówi: halo, halo, hola basta, gdzie jest mój teleskop? Kto wystrzelił mój teleskop? No ja bym się wkurzył. Nie, tak poważnie mówiąc, prasa pisze, że teleskop sięgnie dna kosmosu i zobaczymy, jak powstał świat. Ale może nie, bo no po co sięgać dna? Patrzcie, nasza polityka sięgnęła dna i co? To takie przyjemne? No. Bo i co? Zobaczymy, jak powstał świat i co nam to da. No powstał i powstał, no jest. Nie ma co drążyć. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Znowu nie pobiegasz, no nie? No nie pobiegasz, no przypadek, nie sądzę. A dzisiaj chciałem. A niezdrowo nawet. A propos jedzenia właśnie, bo to też temat numer jeden. Co zrobić z jedzeniem, które nam zostało po świętach? Ja już kiedyś mówiłem na antenie, że nie polecam robić skarpia bigosu, no bo ości przeszkadzają. Tak, ale już z bigosu karpia jak najbardziej. Tylko trzeba dobrze uformować kapuchę, nożem zrobić miejsce po ościach i usmażyć. Jest też wersja dla leniwych. To mielimy wszystko, co zostało w ogóle. No. Sianko, ciasta, pierogi, kapustę z grochem, zimioki, proszę ja was. I formułujemy to w kiełbaski to. Tak, i potem dajemy do zamrażarki i będzie jak znalazł na Wielkanoc. No. Z chrzanem wszystko wejdzie. Wszystko. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. W Afganistanie powstało Ministerstwo Promocji Cnoty i Zapobiegania Występkom. Ujuj, Ministerstwo Promocji... A kto tam jest tym ministrem? Ahmed Al-Czarnek. Wstawaj, szkoda dnia. Sprawdzamy dla was najciekawsze informacje i uwaga, szykuje się oszustwo na PKP. O, jakie? Czytam, że pociągi pojadą w Polsce 250 km na godzinę. No to jest przekręt, rzeczywiście jest przekręt, bo tak, bilety coraz droższe, a my coraz krócej jeździmy sobie. No, nie o taką kolej walczyliśmy. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. To dzisiaj bez dwóch zdanie. Temat numer jeden. Paulo Sousa na 3 miesiące przed najważniejszymi meczami tych eliminacji Mistrzostw Świata odchodzi z polskiej reprezentacji. I przeglądamy internety, prasę i nagłówki takie dzisiaj. Siwy Bajerant, portugalski zdrajca. To ładne. No to wybraliśmy i tak takie najspokojniejsze. No. Dobrze, to tylko u nas. Pierwszy wywiad z Paulo Sousą po ogłoszeniu tej decyzji. To ja może zapytam, dobra? Pytaj. Panie Sousa, to jak w końcu? Zdrajca, dezerter? Jacek, being positive creates a good environment with good energy. Together. O. No, i widzisz, i dokładnie, i good energy together, Jacek. No. Coco Jumbo i do przodu. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Zajmijmy się sprawami poważnymi. Okay. Bo tutaj w gazecie czytam: Polacy chcą 600+. O. No, bo chcą, żeby rząd zrewaloryzował 500+. Tak wyszło z badań. Nie ma tak łatwo, panie. To dopiero po wyborach, kiedy przedstawi się zaświadczenie, zdjęcie, cokolwiek, że głosowało się na PiS. No. Inaczej to stówka wyrzucona w błoto. Stawaj, szkoda dnia w RMF FM. Jeśli przy waszych świątecznych stołach nie było tematów politycznych i bardzo, bardzo dobrze, to my oczywiście rzucamy was na mapę, żebyście byli najlepiej poinformowani też o tym, co się dzieje w polityce. Tak, jeśli ktoś miał sernik na oczach, to my teraz chcielibyśmy... Przypomnijmy! Informacja z Wigilii. Po 57 dniach wstydu skompromitowany poseł Mejza podał się w końcu do dymisji i to, jak mówię, w samą Wigilię. Czy my jako naród zasłużyliśmy sobie na taki prezent świąteczny? Byliśmy grzeczni, ale nie aż tak. No. Pożegnajmy go godnie. Poseł Mejza napisał: odchodzę z podniesionym czołem. Po takim upadku wypadało coś podnieść. Tak. Kopernik odejścia. Ruszył tyłek, podniósł czoło. No, dawno po kimś tak bardzo nie płakaliśmy. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
Poranny Show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w